Jestem przekonany, że kraj nasz zmierza odważnie ku nowym horyzontom rozwoju w pokoju i pomyślności. Jan Paweł II. Wszyscy, z którymi się spotykał, byli przekonani, że jest jednym z nich, że jest im bliski. Był papieżem rzeczywiście powszechnym, katolickim. Gdziekolwiek na świecie był, potrafił być bardzo blisko ludzi i potrafił się z nimi utożsamiać. Miał taki niesamowity dar, ale jednocześnie wszędzie, gdzie był, on zaznaczał to, że jest papieżem Polakiem. Witam ponownie Polskę. Witam ponownie Polskę i wszystkich moich rodaków. Czynię to z tym samym odczuciem wzruszenia i radości, jakiego doznaję za każdym razem, gdy przybywam do ojczyzny. Miał w sobie tę silną też tożsamość jako Polaka i wiedział, że ojczyzna nasza, że Polska go ukształtowała. Polska historia, polska kultura, literatura miała wielki wpływ na to, jaką był osobą, jaką był osobowością i też w jaki sposób później realizował swoje powołanie kapłańskie i powołanie jako papieża dla Kościoła powszechnego. Kochał przede wszystkim ludzi, to znaczy kochał ojczyznę jako całość, ale także kochał wszystkich ludzi, którzy ją stanowią. I nie można pewnie tych dwóch miłości rozgraniczać i rozdzielać. Ona była w jednakowym stopniu wielka do ojczyzny, jak i do każdego człowieka, który tutaj mieszka. Ojciec Święty często swoją ojczyznę zawierzał Panu Bogu na modlitwie. Każdego dnia niemalże o nas myślał i modlił się, także będąc w Rzymie, w Watykanie. Ojciec Święty jest nazywany Ojcem Polskiej Wolności. Wnioskujemy to po wydarzeniach, które miały miejsce po jego pierwszej pielgrzymce do ojczyzny, jeszcze w czasach komunistycznych. I na naszych oczach ten system totalitarny się rozsypał i nikt nie ma wątpliwości, że to jest wielka jego zasługa, jego zaangażowania, także jego modlitwy. Natomiast Ojciec Święty wolność pojmował głębiej. On ukazywał Chrystusa jako źródło wolności, wolności od zła, wolności od grzechu. Często powtarzał te słowa, że ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ojciec Święty rozumiał wolność jako fundament relacji człowieka z Bogiem i relacji międzyludzkich. Rozumiał również wolność jako przestrzeń odpowiedzialności za wspólnotę, szeroko rozumianą jako wspólnota ludzka, jako wspólnota narodowa, jako rodzina, także jako Kościół. Bardzo jasny wykład od strony filozoficznej, antropologicznej, tego, czym jest wolność, dał w swoim głównym dziele filozoficznym opublikowanym w 1969 roku Osoba i czyn. Tam wyraźnie mówił, że wolność to posłuszeństwo człowieka wobec obiektywnej prawdy. Ale to posłuszeństwo rozgrywa się w głębinach ludzkiego sumienia. A z drugiej strony to sumienie nakłania nas do tego, byśmy za tym dobrem poszli, czasem dobrem bardzo trudnym, ale właśnie wtedy, kiedy okazujemy posłuszeństwo sumieniu właściwie uformowanemu, wtedy jesteśmy wolni.
I on tę koncepcję wolności głosił wszędzie przez cały swój pontyfikat. Ojciec Święty przeżył wojnę, gdyśmy nie mieli wolności. Następnie przeżył okres komunizmu tutaj w Krakowie, co też nie było łatwo. I widział, że ta wolność się zrodziła i starał się o to, żeby jednak Polacy stanowili jedność. Pomimo różnic w takiej czy w innej dziedzinie, żeby byli blisko, blisko Pana Boga, żeby korzenie chrześcijańskie, żeby jednak w narodzie zostały. O to mu bardzo chodziło, żebyśmy w tej wolnością się nie zachłysnęli i żebyśmy nie odeszli od Pana Boga. To był jego wielki wysiłek duszpasterski, by nieść Polakom nadzieję. Najpierw wtedy, kiedy tuż po objęciu urzędu piotrowego w czerwcu 1979 roku musiał pokonać ogromne bariery polityczne. Decyzje zapadały zresztą w Moskwie ostatecznie, czy może do Polski się udać, czy nie. Byli tacy i niestety mieli rację, że ta wizyta przewróci dotychczasowy porządek pojałtański w Polsce i w ogóle w tej części Europy. I tak to się zresztą stało. Nie dziwmy się, że rok później już powstała Solidarność i ten wielki ruch społeczny odśrodkowy, który rozsadził system komunistyczny. Bez wizyty papieża tego by nie było absolutnie. To było ogromne doświadczenie siły, wsparte oczywiście modlitwą Ojca Świętego, bo na to nie możemy patrzeć tylko od strony socjologicznej czy politycznej, ale ja będę bardzo często wracał do tego, co trzeba podkreślać, mianowicie ta jego słynna homilia z Placu Zwycięstwa w Warszawie z 2 czerwca 1979 roku, zakończona modlitwą, wystąpił na tę ziemię Duch Boży, Duch Święty i odnowił tej ziemi oblicze. To była modlitwa, którą Bóg wysłuchał. Ostatnia pielgrzymka, jak wszystkie pozostałe, również miała ten wydźwięk ojczyźniany, czyli miłości do ojczyzny. Natomiast była to pielgrzymka pożegnalna. To był czas, kiedy Ojciec Święty żegnał się ze swoją ojczyzną, chciał ostatni raz spojrzeć na nią z bliska, chciał się spotkać z ludźmi, chciał jeszcze raz poczuć ducha tego narodu, będąc pośród nas. Ojczyzno moja kochana Polsko, Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia. Umiej być wdzięczna. Tymi słowami z dzienniczka siostry Faustyny pragnę Was pożegnać, drodzy bracia i siostry, moi rodacy. Widać było jego miłość do ojczyzny, do Krakowa, przede wszystkim do wiernych. Siły brakowało nieraz już, ale chęć była i wola działania, i wola zawsze blisko bycia drugiego człowieka. A na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać. Pamiętam moment pożegnania jego na lotnisku w Balicach, start samolotu i takie pochylenie się skrzydłami, jakby do widzenia z ojczyzną, ale też było widać, jak on tym samolotem nie leci wprost do Rzymu normalnym korytarzem, tylko bardziej na południe. Chciano mu pokazać jeszcze i Podhale, i Żywiecczyznę, ukochane Tatry. On się żegnał, myśmy mieli tego świadomość.
Dzisiaj cieszymy się z odzyskanej wolności, ale wolności nie można tylko posiadać i używać. Trzeba ją stale zdobywać przez prawdę. Patrząc na to, co wokół nas się dzieje, wydaje się, że słowa Ojca Świętego Jana Pawła II powinny wybrzmiewać jeszcze bardziej. Czy Pan zgadza się z tym, o czym mówił do nas Ojciec Święty i podobnie rozumie pojęcie wolności? Zdecydowanie tak. Wolność w rozumieniu Jana Pawła II to pewien element pewnego procesu. Prawda, dobro, wolność. A jeszcze ściślej rzecz biorąc, o czym zresztą Jan Paweł II pisał, zwłaszcza w encyklice Veritatis Splendor, nie ma wolności bez prawdy. To znaczy ta wolność, która jest oderwana od prawdy, ale prawdy pisanej wielką literą, jest iluzoryczną wolnością. W związku z czym to było troską Jana Pawła II, że dzisiejszy świat uznał wolność za właściwie jedyne kryterium moralne, jedyne kryterium oceny postępowania człowieka, ale czyni to dzisiejszy świat w oderwaniu od prawdy, czyli prawdy ewangelicznej, prawdy Bożej, Chrystusowej. I to dla Jana Pawła II było nieakceptowalne. Tylko też z tego powodu, że dostrzegał w tym ogromne zagrożenia, jakie płyną dla człowieka, dla świata, że w istocie to pogrążanie się w iluzji zniewala człowieka, że właśnie jest zaprzeczeniem tej prawdziwej wolności, którą miał na myśli. No cóż, myślę, że to jest jeden z tych elementów nauczania Jana Pawła II, który trzeba stale przypominać, że, jeszcze raz to powtórzę, prawdziwej wolności, tej pełni wolności nie ma bez dążenia do prawdy. Doskonale pan wie, z czym musiał mierzyć się Karol Wojtyła, a później Jan Paweł II w okresie komunizmu. Pisał pan o tym w swoich publikacjach. Ale czy my dzisiaj zdajemy sobie sprawę, ile zawdzięczamy Ojcu Świętemu? Pewne pokolenie tak. To znaczy, powiedziałbym tak, moje pokolenie chyba jest tego świadome. Mówiąc wprost, połowa mojego życia to pontyfikat Jana Pawła II, więc ten wpływ na naszą świadomość, na nasze postrzeganie świata jest rzeczywiście ogromny. Czy dzisiaj o tym pamiętamy? Ja myślę, że niestety powoli zapominamy, że niestety świat znowu biegnie w jakimś dość, zwłaszcza w ostatnich czasach, niepokojącym kierunku. I bez tej pamięci o tym, przed czym przestrzegał w istocie Jan Paweł II, no niestety możemy pogrążać się w jeszcze większy zamęt. Myślę, że to przywrócenie jakby rozumienia nauczania Pawła II, zwrócenie na te najistotniejsze elementy, o tych choćby, o których mówiliśmy wcześniej, czyli o tej prawdziwej wolności, której celem jest prawda, będzie nam bardzo trudno. Ojciec Święty mówił również, tylko prawda nas wyzwoli. Ale czy my w ogóle poszukujemy tej prawdy, czy wręcz przeciwnie, jesteśmy społeczeństwem, którym w łatwy sposób da się manipulować? No myślę, że tej prawdy każdy szuka na swój sposób. Myślę, że każdy człowiek jednak w życiu próbuje odnaleźć odpowiedź wobec tajemnicy życia, choćby w rozmaitym zakresie. Natomiast boję się, że dziś ta prawda, którą miał na myśli Jan Paweł II, a więc ta prawda uniwersalna, prawda, której jakby uosobieniem jest Chrystus. No, sam mówił przecież, że jestem prawdą, drogą, życiem, prawda? Więc że to może stawać się coraz bardziej mgliste pojęcie dla większości. I tu chyba jest zadanie nie tylko dla pokolenia Jana Pawła II, ale myślę, że dla wszystkich tych, którzy pragną prawdziwej wolności i prawdy, żeby to nauczanie właśnie, zwłaszcza tę myśl Jana Pawła II cały czas podtrzymywać, żeby pokazywać, że ona jest świeża, że ona jest ciągle aktualna. A czy panu brakuje dzisiaj takich autorytetów jak święty Jan Paweł II? Ja myślę, że chyba wszystkim nam powoli zaczyna brakować autorytetów, bo to pewnie banał, ale mówimy często o świecie, w którym albo autorytety upadły, albo odrzucamy te prawdziwe autorytety. I rzeczywiście, choć w tej takim pędzie kontestacyjnym
staramy się odrzucać autorytety, to jednak chyba nam ich brakuje. I ja głęboko w to wierzę, że powoli będziemy jednak iść w kierunku takich drogowskazów, które każdy w życiu z nas musi mieć, a z pewnością Jan Paweł II takim drogowskazem dla nie tylko, znowu użyję tego słowa, nie tylko pokolenia, które doświadczyło tego pontyfikatu bezpośrednio, ale myślę także dla młodszych pokoleń będzie takim autorytetem. Tyle, że autorytet też się buduje. Nie chodzi mi tutaj o osobę, która chce być autorytetem, ale naszym zadaniem jest jakby przywracanie autorytetów, podtrzymywanie i takie zadanie też mamy wobec Jana Pawła II, żebyśmy raczej posłuchali tego, o czym on wtedy mówił do tych właśnie tłumów. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za to spotkanie i rozmowę. Wszystkiego dobrego. I także życzę wszystkiego dobrego. Czuwam. To znaczy także czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje. To imię nas wszystkich kosztuje. Powiedział na Jasnej Górze w 1983 roku Jan Paweł II. Kosztuje. Jeśli ojczyzna ma nas kosztować, to pytanie, czy warto płacić jakąkolwiek cenę. Dzisiaj, kiedy jest tyle wspaniałych ofert, gdzie mogę zapłacić za bardzo dobry, wykwintny obiad w drogiej restauracji, gdzie mogę zapłacić za nocleg na Bahamach albo w innym ciekawym miejscu, gdzie mogę zapłacić za świetny koncert na dachu jakiegoś drapacza chmur, czy warto płacić jakąkolwiek cenę za ojczyznę? Ale myślę, że każdy z nas wie, że nieważne jak drogi obiad zjem, jak luksusowe łóżko z wygodnym materacem będę miał, albo jak znakomite towarzystwo będzie ze mną piło szampana, nigdzie nie wyśpię się tak jak w domu, gdzie pościel jest wyprana przez mamę i czuję domowy zapach. Nigdzie nie będzie smakowało śniadanie tak jak w domu, w którym mama przygotuje wspaniałą jajecznicę. I nigdzie nie będę miał takiego towarzystwa jak właśnie w domu, gdzie jest rodzina, gdzie są bliscy. Czy warto taką cenę płacić? Krew, pot i łzy. Jan Paweł II dobrze wiedział, że warto, bo był blisko sytuacji, kiedy mógł stracić swoją ojczyznę, bo widział, co robili wrogowie z tym kochanym kawałkiem ziemi, który tak bardzo leżał mu na sercu. Warto płacić każdą cenę za ojczyznę. Dlatego za jego wstawiennictwem módlmy się i prośmy, aby każdy Polak miał na sercu to wielkie dziedzictwo i szanował je do samego końca, bo nigdzie nie będzie tak jak w domu, z takimi widokami.